Dawno, dawno temu, na zielonej trawce, rozsiadła się Cytryna i Donat. Prowadzili trudne dyskusje, aż w końcu zaczęli się zastanawiać nad fizyką. Zapraszamy do świata fizyki razem z Cytryną i Donatem. W dzisiejszym odcinku z serii lekcji trzeciej eksperymentalnie omówimy dwa rodzaje oddziaływań. Dowiecie się, czym jest magnes i jego bieguny. Sprawdzimy, czy bieguny magnesów mogą istnieć samodzielnie, jakie są oddziaływania między dwoma magnesami oraz sprawdzimy eksperymentalnie wpływ magnesów na różne metale. Dowiecie się też, czym jest elektrostatyka, co to są ładunki elektryczne, jakie prawa nimi rządzą oraz zbudujemy elektroskop. Zajmijmy się magnetyzmem. Z magnetyzmem powinien Wam się kojarzyć taki kształt, dlatego że magnesy bardzo często na wszelkich rysunkach w podręcznikach i wszędzie tam, gdzie mówi się o magnesach i o oddziaływaniach magnetycznych, zwykle pokazywane są właśnie w postaci magnesów sztabkowych. Oczywiście nie jest to jedyny kształt magnesu, jaki występuje, ponieważ są też magnesy prostokątne czy prostopadłościenne. Pewnie znacie je ze szkoły. One także, tak samo jak ten, mają oznaczenia biegunów. Dlatego, że magnesy są dwubiegunowe. Tak jak zawsze mamy biegun południowy i północny. Naszym modelem magnesu sztabkowego będzie taki układ magnesów. Kiedy je połączymy, po mojej prawej stronie znajduje się biegun południowy, a po lewej północny. Jeżeli spróbujemy je rozłączyć, nadal na każdej z części jest biegun południowy i północny. Magnesy zwrócone do siebie jednoimiennymi biegunami odpychają się. Jeżeli zmienimy orientację magnesów, magnesy będą zwrócone do siebie różnoimiennymi biegunami i będą się przyciągać. Wokół każdego magnesu tworzy się pole magnetyczne, którego linie są krzywymi zamkniętymi. W przypadku magnesu sztabkowego czy prostopadłościennego, wewnątrz magnesu linie pola są skierowane od bieguna południowego do północnego, a na zewnątrz od północnego do południowego. Nie tylko magnesy wytwarzają wokół siebie pole magnetyczne. Nasza kula ziemska także wytwarza pole magnetyczne. Co ciekawe, bieguny magnetyczne kuli ziemskiej nie pokrywają się z biegunami geograficznymi. Są jednak na tyle blisko, że jest to wykorzystywane w orientacji w terenie, między innymi w nawigacji oraz turystyce. Na pewno znacie urządzenia wyglądające tak. To jest kompas. O tym, jak działa kompas, opowiemy Wam za chwilę. Kompas składa się przede wszystkim z igły magnetycznej, która układa się wzdłuż linii pola magnetycznego. Jeżeli zbliżymy do niej magnes, to ona w tym momencie wskazuje kierunek północny, czy biegun północny magnesu. Sprawdźmy, jak będzie się zachowywał kompas wojskowy. Możecie zauważyć, że on składa się nie tylko z igły magnetycznej, ale ma też tarczę i tutaj zaznaczone dwie linie
dzięki którym można określać kąt marszu. Jeżeli przysuniemy do niego magnes, to on tarczą z igłą magnetyczną przesuwa się, ustawiając się ponownie wzdłuż linii pola magnetycznego, tym razem gdzieś pomiędzy liniami magnetycznymi Ziemi a liniami magnetycznymi magnesu podkowiastego, który do niego zbliżam. Magnesy neodymowe są także wykorzystywane w zabawkach. Sprawdźmy, czy będą się one zachowywały tak, jak przewidywalibyśmy właśnie dla magnesów neodymowych. Ponieważ nie są opisane bieguny tych magnesów, nie da się określić, który z nich jest północny, a który jest południowy, ale na podstawie zachowania oddziaływania pomiędzy tymi elementami zabawek można określić, czy są to bieguny jedno- czy różnoimienne. Mogliśmy zaobserwować, jak zachowuje się magnes w przypadku odpychania się biegunów. Sprawdźmy, jak zachowa się w przypadku ustawienia ich różnoimiennie. Tak jak można było się spodziewać, magnesy będą się wzajemnie przyciągały. Zbadajmy teraz linię pola magnetycznego dookoła zabawkowego magnesu przy pomocy niewielkiego kompasu. Sprawdźmy, jak będzie się zmieniało pole magnetyczne dookoła zabawkowego magnesu w przypadku jego obrotu. Poza magnesami stałymi, sztabkowymi i podkowiastymi często występują też magnesy neodymowe. Czasami mają kształt pastylek, są też takie w kształcie sześcianów. Zobaczmy taki sześcienny z bliska i zobaczmy, jak będą się zachowywać szpilki, które umieścimy w polu magnetycznym tego magnesu. Widać wyraźnie, że oddziaływanie magnetyczne pomiędzy magnesem a szpilkami jest na tyle silne, że jestem w stanie za pomocą tak małego magnesu podnieść całe pudełko szpilek. Otwórzmy je teraz. Za pomocą naszej neodymowej kostki przyciągnęliśmy przed chwilą szpilki. Sprawdźmy, czy podobnie zachowują się opiłki żelaza suche w pobliżu magnesu. Zobaczmy to z bliska. Wyraźnie widać, że opiłki żelaza są przyciągane przez magnes. Przesuwając magnesem po ściance zlewki od zewnątrz, możecie zobaczyć, że opiłki żelaza układają się w różne kształty, oczywiście wzdłuż linii pola magnetycznego, które ten magnes neodymowy wytwarza. Sprawdźmy teraz, czy tak samo będą się zachowywać, jeżeli dolejemy do nich wody. Wszystkie opiłki są zanurzone w wodzie. Zbliżmy do nich w takim razie magnes. Widać, że woda nie przeszkadza w oddziaływaniu pomiędzy magnesem a opiłkami żelaza. Sprawdziliśmy już, że oddziaływania magnetyczne jesteśmy w stanie obserwować, nawet jeżeli oddziałujące ciała są w wodzie. Sprawdźmy, czy oddziaływania magnetyczne
Można też obserwować, jeżeli pomiędzy magnesem a drugim magnesem, który tutaj znajduje się w samochodziku, znajduje się drewniana deska. Myślę, że wyraźnie widać, że mimo tego, że pomiędzy magnesami znajduje się drewniana deska, one oddziałują ze sobą. Wiemy już, że opiłki żelazne są przyciągane przez magnes. Sprawdźmy, czy puszka aluminiowa będzie przyciągana przez magnes. Nie. Z tego wynika, że nie wszystkie metale są przeciągane przez magnes. Mamy przygotowany zestaw płytek wykonanych z różnych metali. Sprawdźmy więc, które z nich zostaną przyciągnięte przez nasz magnes neodymowy. Pośród 12 metali, 5 płytek zostało przyciągnięte przez nasz magnes neodymowy. Spośród 12 testowanych płytek przyciągnęły się do magnesu te wykonane z niklu, stali miękkiej, stali galwanizowanej, magnetycznej stali nierdzewnej oraz chromu. Drugim rodzajem oddziaływań, o których będziemy dzisiaj mówić, są oddziaływania elektrostatyczne. Elektrostatyka to dział fizyki zajmujący się ładunkami elektrycznymi, które pozostają w spoczynku. Najpierw jednak dowiedzmy się, czym są ładunki elektryczne. Przyjęto, że występują dwa rodzaje ładunków elektrycznych. Dodatnie oznaczane znakiem plus i ujemne oznaczane znakiem minus. Ładunki różnoimienne przyciągają się, a te, które mają te same znaki, odpychają się. Prawem rządzącym zachowaniem się ładunków jest prawo Coulomba, a siła, która pojawia się podczas tego oddziaływania, to siła elektrostatyczna, zwana też siłą elektryczną lub po prostu siłą Coulomba. Wartość siły oddziaływania między ładunkami elektrycznymi zależy od wartości tych ładunków, a właściwie od ich iloczynu oraz od kwadratu odległości między nimi. Ładunek zgromadzony na powierzchni ciała może się przemieszczać. Dzięki temu możliwe jest elektryzowanie ciał. Elektryzowanie ciał to wytwarzanie w ciałach lub w części jakiegoś ciała nadmiaru ładunków elektrycznych jednego znaku. Elektryzować ciała możemy na trzy sposoby. Przez tarcie, zwykle przez pocieranie, przez dotyk, czyli powodując bezpośredni przepływ ładunku między ciałami, oraz przez indukcję. Czasami oznacza się to też jako działanie przez wpływ. Elektryzowanie ciał możemy dokonać na przykład przez pocieranie. Mamy rurkę PCV i futerko. Pocierając futerkiem rurkę PCV, zdzieramy ładunki z jednego ciała i one przechodzą wtedy na drugie ciało. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zbliżymy teraz naelektryzowaną rurkę PCV do innego futerka. Myślę, że widać, że przyłożenie czy zbliżenie naładowanej rurki PCV do futerka ze stroju wilkołaka powoduje przesuwanie się włosków w tym futerku.
Pocieranie futerkiem o rurkę PCV to elektryzowanie przez pocieranie lub tarcie. Sprawdźmy teraz, czy da się naelektryzować ciało przez indukcję, czyli przez wpływ, bez dotykania go. Do tego będziemy potrzebować aluminiowej puszki. Mam nadzieję, że pamiętacie, że przy omawianiu oddziaływań magnetycznych aluminiowa puszka nie była przeciągana przez magnes. Sprawdźmy, czy przyda nam się w badaniu oddziaływań elektrostatycznych. Naelektryzowana ujemnie rurka PCV odpycha elektrony, które znajdują się w puszce. Powstaje w ten sposób niedomiar ładunku ujemnego w pobliżu rurki oraz nadmiar po przeciwnej stronie. Puszka zaczyna się toczyć. Możemy też elektryzować ciała przez dotyk, czyli przekazać ładunek bezpośrednio. Spróbujemy teraz przekazać ładunek naszej puszce. Po dotknięciu puszki naelektryzowaną rurką PCV ładunki przepłynęły z jednego ciała na drugie. Widać było, że po dotknięciu puszki puszka dużo słabiej oddziaływała z rurką PCV. Elektryzować możemy nie tylko ciała stałe, ale także ciecze. Bańka jest przykładem sfery złożonej z cząsteczek cieczy. Po zbliżeniu do niej rurki PCV naelektryzowanej wcześniej futerkiem widać, że bańka przyciąga się do tej rurki. W pewnym momencie widać, że siły oddziaływania pomiędzy rurką a bańką są większe niż siły oddziaływania pomiędzy cząsteczkami bańki i bańka pęka. Jak widzieliśmy, Agnieszka naelektryzowała wcześniej puszkę. Niestety, puszka nie posiada żadnych wskaźników mogących nam pokazać, że na niej zgromadzony jest ładunek. Do tego celu służy elektroskop. Elektroskop jest przyrządem składającym się z kulki, która jest przewodnikiem, oraz łopatek, skrzydełek, blaszek, które pokazują nam, jak bardzo jest on naelektryzowany. Elektroskop w tym momencie jest rozładowany. Listki, które widzimy, są opadnięte. Dla pewności uziemmy jeszcze elektroskop, żeby na pewno nie było na nim żadnego ładunku. Poprzez pocieranie naelektryzuję ebonitową rurkę, wytwarzając na niej ładunek. Próbuję go przekazać do elektroskopu. Jak widać, ładunek z rurki PCV przepłynął do elektroskopu. Efekt zgromadzenia ładunku w elektroskopie jest widoczny w postaci odchylenia listka elektroskopu. Na naszym elektroskopie nadal znajduje się ładunek. Sprawdźmy, co się stanie, jeżeli przyłożymy do niego, ale nie będziemy go dotykać, naelektryzowaną rurkę PCV. Najpierw ją naelektryzujmy. Teraz możemy sprawdzić, co się stanie, jeżeli przyłożymy naelektryzowane szkło. My użyjemy do tego celu szklanej probówki.
Widać, że reakcja naszego elektroskopu jest zupełnie inna w przypadku przykładania rurki PCV i szkła. Ostatnim zabiegiem, którego dokonamy na elektroskopie, jest jego rozładowanie. Można oczywiście użyć specjalnego przewodu uziemionego, ale proszę zobaczyć, wystarczy dotknąć ręką i ładunek także z niego odpływa do mojego ciała. Zaobserwowaliśmy, że listki elektroskopu wychyliły się w momencie, kiedy przyłożyliśmy do niego naelektryzowaną plastikową rurkę. Można oczywiście elektroskop kupić, ale taki elektroskop można także wykonać samodzielnie. Za chwilę przedstawię, w jaki sposób. Do tego celu potrzebny będzie najlepiej patyczek po lodach, trochę drutu, słoiczek, zlewka, szklanka, jakiś szklany przedmiot i trochę folii aluminiowej. My z tej folii wycięliśmy dwa prostokąty, które będą naszymi listkami elektroskopu. I potrzebujemy kawałka drutu, a nie całej szpulki. Przygotowałem taki kawałek drutu już wcześniej. To, co musimy zrobić, to nawinąć trochę tego drutu na nasz patyczek po lodach. Należy pamiętać, żeby zostawić trochę tego drutu nienawiniętego, żeby sięgał w dół. Tą końcówkę zwisającą w dół zaginamy w formę haczyka. To na niej zawisną nasze listki. Jeden listek jest już na miejscu. Jeszcze drugi. Drugi także jest zawieszony. Taki przyrząd składający się z patyka po lodach, drutu i dwóch listków z folii aluminiowej możemy teraz umieścić w naszej zlewce czy innym szklanym naczyniu i zobaczyć, czy działa. Żeby się przekonać, czy działa, musimy wytworzyć ładunek elektryczny. Najłatwiejszym sposobem będzie oczywiście przez pocieranie. Sprawdźmy, co dzieje się z elektroskopem. Widać, że listki reagują, jak zbliżam naładowaną rurkę. Widać ewidentnie, że się odchylają od siebie. Spróbujmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że widzicie, że reagują. Jeszcze raz. Tak więc udało nam się zbudować własny elektroskop z podstawowych rzeczy, które prawdopodobnie znaleźlibyśmy w każdym domu.
W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się, czym są oddziaływania magnetyczne i elektrostatyczne, czy istnieją monopole magnetyczne oraz co to są ładunki elektryczne i jakie prawa nimi rządzą. Sprawdziliśmy, w jaki sposób można elektryzować ciała oraz budowaliśmy urządzenie służące do badania ilości ładunku zgromadzonego w przedmiotach, czyli elektroskop. Dziękujemy i zapraszamy do następnych odcinków.